Cześć wszystkim. Witajcie w kontynuacji podróży do niezbyt odległych, ale pięknych krajów. To historia, która prowadziła mnie przez Zakarpacie na Ukrainie, aż po niesamowitą Rumunię i trochę dalej. Razem z moim kumplem ruszyliśmy w podróż, która obiecywała być jedną z tych, o których opowiada się przy ognisku. Po dotarciu do rumuńskiej Sapanty, miejscowości znanej z niesamowitego wesołego cmentarza, Mateusz z przyczyn niezależnych od chęci dalszej jazdy musiał wracać do kraju. Ja ruszyłem solo przez malownicze regiony Maramuresz i Transylwanię. W średniowiecznej Sigiszearze szukałem śladów mrocznego Drakuli. W Siedmiogrodzie wieczorem w namiocie wieszałem czosnek, a w ciągu dnia wdrapywałem się na zamki, które niekoniecznie należały do możnych tego świata, ale do zwykłych chłopów. I wtedy przyszedł moment na niedźwiedzie safari na jednej z najbardziej krętych i szalonych tras w Europie, na Transfogaraskiej. Ale bez obawy. Żaden niedźwiadek ani motocyklista nie ucierpiał w trakcie kręcenia tego filmu. Zapraszam Was w podróż przez Rumunię, Węgry i Słowację. Będzie o zamkach i o ludziach, których spotkałem, o technicznych ciekawostkach i o tym, czy Węgrzy polecieli w kosmos, czy może raczej odpłynęli w pogańskie wierzenia. Gotowi na przygodę? No to w drogę. Wiem, że ta filmowa podróż nie trwała nawet minuty, ale za mną spory kawałek drogi przez chmury i całe mnóstwo kilometrów na pokręconej drodze transfogaraskiej. To był intensywny dzień, zwłaszcza dla mojego stalowego Royal Enfielda. Czas więc na kolejny nocleg. Chociaż często podróżuję sam, to spotkania w drodze sprawiają, że czuję się jak w wielkim podróżniczym gangu. Czasem małolitrażowym, ale jednak. Na kempingu w sali Sztanka wieczór spędzam na rozmowach podróżniczych z Dawidem. Ten niezwykły gość przyjechał tu na tandetnym chińskim skuterze o pojemności zaledwie 50 cm sześciennych, przejeżdżając przez Niemcy, Austrię i Węgry. Trwało to całe 14 dni, a na ten niepozorny pojazd wydał niecałe 500 euro. Można, choć niektórzy koledzy twierdzą, że poniżej litra to nie motocykl. To prawdziwy łowca niewygód. Wprawdzie pojazd ten podczas całej podróży dzielnego Niemca wymagał małych interwencji za pomocą garści trytytek i kilku gumowych espanderów, to jednak dał radę. Zobaczcie, jak niewiele potrzeba, aby realizować marzenia. Podróż motocyklowa jest tak dobra, jak dobra jest pogoda. Nie wiem, czy to widać, ale nie wiem, pierdziela po namiocie. Sto kilometrów od poprzedniego kempingu. To już ostatni zamek podczas mojej ekspedycji po Siedmiogrodzie. Zamek w Hunedoarze to nie tylko najwspanialsza warownia w Transylwanii, ale wręcz można go zaliczyć do jednego z najpiękniejszych zamków w Europie. A co za tym stoi? Zamek w takim miejscu musiał mieć burzliwą historię. W pewnym momencie swoich dziejów po śmierci władcy Siedmiogrodu Huniadego twierdzę przejęła jego żona Elżbieta, a później ich syn Mati Korwin, który miał być najwybitniejszym królem średniowiecznych Węgier. Odtąd zamek znany jest jako zamek Korwina. Ale nie będę Was męczył zbyt wieloma szczegółami, bo film końca miał nie będzie. Z
Zamek bez legendy to tylko kamienie, cegły i zaprawa. Pomiędzy dwoma pierścieniami obronnych murów kryje się wyjątkowa studnia. Legendy mówią, że studnię tę wykopali trzej tureccy więźniowie. Jan Huniady obiecał im wolność po ukończeniu tej uciążliwej pracy. No cóż, trochę to potrwało i lekko nie było, a wręcz piekielnie ciężko. Więźniowie kopali ją przez 15 długich lat, sięgając po wodę z głębokości aż 28 metrów. Niestety pewnego dnia Jan zmarł, a jego żona Elżbieta zdaje się zapomnieć o obietnicy męża. Co na to tureccy jeńcy? Na ścianie studni więźniowie zostawili napis: macie wodę, ale nie macie serca. Jak dla mnie ci skazańcy byli bardzo łagodni albo mocno zmiękczeni przez niewolę. Po tylu latach dłubania w twardej skale wypadałoby się przynajmniej nieco mocniej wkurzyć. Chociaż w zamku nie ma zbyt wielu eksponatów, to sama jego obecność robi niesamowite wrażenie, zwłaszcza na tle przemysłowej dżungli, jaką jest miasteczko Hunedoara. Spędziłem tutaj, czyli na zamku, ponad godzinę, może dłużej, przemierzając ogromne sale, krużganki, kręte schody, katakumby, dziedziniec, baszty i mury obronne. To miejsce jest absolutnie fantastyczne, a widać, że prace konserwatorskie wciąż trwają. Trzeba będzie zaglądać tu za kilka lat. Dziwne wrażenie robią pobliskie cygańskie pałace, budowane z nieokiem znanym przepychem, ale w mocno kiczowatym stylu, który trudno jednoznacznie określić. To kolejna unikalna atrakcja turystyczna, która dodaje nieco szaleństwa do tego i tak już niezwykłego miasteczka. Do Radei, gdzie mam zamiar przenocować, jest ponad 200 km, więc może trochę o sprawach przyziemnych. Podróżując po Rumunii, warto zwrócić uwagę na ceny, które mogą wpływać na budżet podróży. Choć temat ten często jest pomijany w rozmowach dżentelmenów, to w rzeczywistości stanowi istotny aspekt przy planowaniu wyprawy. Wstęp na malowniczy zamek w Bran, związany z legendą o Drakuli, kosztuje 60 lei. Jeśli jesteś miłośnikiem klimatycznych kempingów, to znajdziesz coś dla siebie na kempingu wampirów, oddalonym zaledwie o 2 km od zamku Bran, gdzie cena również wynosi 60. Czy jednak sama nazwa jest warta dodatkowej opłaty? To już zależy od osobistych preferencji. Inne miejsca również oferują różne ceny. Na przykład kemping w malowniczej Sigishoarze z dużym basenem to koszt 70 lei. To doskonałe miejsce na relaks i wypoczynek. Unazio. Jeśli wolisz coś bardziej nietypowego, to kemping niedaleko wesołego cmentarza w Sapanta będzie kosztować cię 35 lei. Jeśli podróżujesz samochodem lub motocyklem, pamiętaj, że paliwo w Rumunii kosztuje kilka bani powyżej 7 lei. Te banie to grosze. Na plus podróżujących jest fakt, że kurs wymiany rumuńskiej waluty jest stosunkowo korzystny, przeliczając 1 lei na 1 złotówkę. Przynajmniej łatwiej się połapać niż z forintami na Węgrzech. Kiedyś w Rumunii powszechnym widokiem były bezdomne psy. Wiele się zmieniło, ale nadal można jeszcze spotkać porzucone psiaki na leśnych parkingach. Tego napoiłem, choć niestety nie miałem nic, czym mógłbym się z nim podzielić.
od wielkomiejskich dżungli wybieram mniejsze mieściny. Pewnie dlatego, że sam jestem małomiasteczkowy człowiek. Mój rodzinny Przemyśl skurczył się z czasem do liczby poniżej 60 tysięcy obywateli. Rozumiecie, to zupełnie inna bajka. Oradea z kolei to miasto jak się patrzy, prawie ćwierć miliona mieszkańców. A jednak coś w niej jest z mojego rodzinnego Przemyśla. Od centrum do granicy kraju to tylko kilkanaście kilometrów. I to w zasadzie tyle. Chociaż to miasto jest bardziej przemysłowe niż turystyczne, ma coś do zaoferowania nawet wybrednym podróżnikom. Gdzieś tam pośród betonowych dziedzińców można znaleźć uroczy kemping z basenem, który od razu przyciąga wzrok, a człowiek na jego widok się uśmiecha. No i to, co mnie również ucieszyło, to zimne, złote napoje w barze. Bo co to za podróż bez odrobiny relaksu i ciepły trunek w upalny dzień? A co do kwestii, czy podróżuję samotnie, czy w pojedynkę? Wieczór spędziłem w towarzystwie Macedończyków, również na motocyklowym wypadzie, czyli nie samotnie. Siedząc w basenie po szyję w wodzie, popijaliśmy pewien napój ze Szkocji, wymieniając się historiami z drogi. To taka nowa świecka tradycja Słowian z południa i zachodu, która sprawia, że podróżowanie nabiera nowego smaku. Mijając stację Oradea, nie trudno nie zauważyć dwóch masywnych lokomotyw w głębokim czarnym kolorze. To były prawdziwe potwory na torach. Nie mogę powiedzieć, że jestem fanem kolejnictwa, ale czar podróży pociągiem, takim jak z przygód Bolka i Lolka, ciągnącym się za dymiącym parowozem, zawsze miał w sobie coś magicznego. Ten romantyczny nastrój kolei towarzyszył mi od dawna. Kiedyś z Rzeszowa do Kolbuszowej, gdzie mieszkali moi dziadkowie, kursował pociąg z piękną lokomotywą i wagonami trzeciej klasy. To był absolutnie ulubiony fragment mojej podróży, który przewija się w mojej pamięci jak mglisty obrazek. Parowozy na dworcu w Oradei są jak prawdziwe stalowe konie epoki parowej. Lokomotywy z serii 142 były prawdziwymi gigantami, które pod względem siły, prędkości i mocy biją nawet współczesne lokomotywy spalinowo-elektryczne. Kocioł tych lokomotyw musiał produkować prawie 1,5 tony pary na godzinę, zużywając przy tym 2300 kg węgla. To więcej niż zużywa jednorodzinny dom przez cały surowy zimowy miesiąc. A jakie były to prędkości? Już od 1952 roku część lokomotyw z serii 142 została wyznaczona do holowania ekspresowych pociągów na kolejowej autostradzie Bukareszt-Timișoara-Dzimbolia. Osiągały jak na tamte czasy imponujące prędkości, prawie jak TGV. Niestety, jak to w życiu, nadszedł czas zmian. W połowie lat 60. ubiegłego wieku zaczęła się era trakcji spalinowej, a razem z nią upadek tych majestatycznych lokomotyw. Część z nich została pocięta na złom, jedna trafiła aż do Austrii, a kilka znalazło schronienie w muzeach. Romantyzm epoki parowej przeminął, ale przynajmniej słowo ciufcia pozostało, choć teraz wyłącznie w bajkach dla najmłodszych. Żegnaj Transylwanio, żegnaj Rumunio, a witajcie Węgry. Z Oradei do granicy to tylko rzut beretem.
Rumunia nie należy do strefy Schengen, co oznacza, że na granicy czeka nas odprawa i niestety często również długa kolejka. Ważne jest, aby mieć wszystkie niezbędne dokumenty w formie papierowej. Niestety elektroniczne wersje dowodów rejestracyjnych czy prawa jazdy na smartfonach nie zostaną uznane. Po przekroczeniu granicy obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. To jednak nie koniec niespodzianek. W krzakach może stać praktycznie niewidoczny samochód policyjny z radarem. Tak było, a 30 łatwo przekroczyć. Węgrzy przyjmują turystów gościnnie, ale zwracajcie uwagę na prędkość. Kary za przekroczenie limitu są dość spore, a próby negocjacji raczej się nie powiodą. A nawet nie wyobrażam sobie prób porozumienia w tym bardzo obcym języku. Jak łatwo zorientować się, że jesteśmy na Węgrzech? Po pierwsze, primo, na polach rosną hektary słoneczników, co jest całkiem urocze, a po drugie, drogi wydają się być wyznaczone i wytyczone od linijki. Długie, proste, nad którymi faluje rozgrzane powietrze, działa jak środek halucynogenny lub usypiacz. Mijam miasto Hajduszoboszlo, znane połowie mieszkańców mojego miasta. Odkryty kompleks basenów, czynnych od maja do jesieni, przyciągał i przyciąga nadal amatorów plażingu z Polski południowo-wschodniej. Kiedyś moich przemyślaków najłatwiej latem było spotkać właśnie tutaj. Parafrazując pewne powiedzenie, w każdej podróży trzeba robić sobie przerwy. 100 km w siodle plus czas spędzony na przejściu granicznym potrafią zmęczyć nawet największych ciepłolubnych motocyklistów. Na szczęście miałem w kufrze zimny napój, więc zjechałem na pobocze i zrobiłem sobie krótką przerwę w cieniu drzewa. Nie musiałem się śpieszyć, więc mogłem cieszyć się spokojem i pięknem węgierskich krajobrazów. Chill out jak się patrzy. Trafiłem nogą w kamerę, ale przeżyła. Przy drodze numer 38 w miejscowości Niertelek stoją wycelowane w niebo dwie rakiety. To miejsce to Park Pamięci Obrony Narodowej, którego dwoma efektownymi elementami są rozbrojone rakiety systemów Vega i Kruk. To pozostałość po zimnej wojnie i Układzie Warszawskim. Te radzieckie rakiety miały niszczyć cele na dużych wysokościach powyżej pułapu lufowej broni przeciwlotniczej. W zapowiedzi filmu wspomniałem o Węgrach w kosmosie. Otóż jeden z Węgrów, niejaki Bertalan Farkas, poleciał w maju 1980 roku wraz z radzieckim kosmonautą na stację kosmiczną Salut 6. Nasz Mirosław Hermaszewski dwa lata wcześniej, w czerwcu 1978 roku, wraz z Rosjaninem Piotrem Klimukiem również trafili na orbitę okołoziemską. Wśród krajów bloku wschodniego trwał swoisty wyścig i rywalizacja, kto będzie pierwszy w kosmosie po Rosjanach i Amerykanach. Pierwszym okazał się obywatel Czechosłowacji Władimir Remek, który trafił do stacji orbitalnej Salut 6 kilka miesięcy wcześniej niż Hermaszewski. Kiedyś zapytano się naszego kosmonauty, czy nie czuje się zawiedziony z tego powodu. Hermaszewski odparł, że Rosjanie przed wysłaniem człowieka w kosmos wcześniej wysłali psa. Natomiast Polacy pozwolili wcześniej polecieć Czechowi.
generał Hermaszewski mistrzem ciętej riposty. Od wielu długich lat odwiedzam urokliwe miasteczko Tokaj. Czasem tylko na krótki przystanek, ale przeważnie zostaję tu na którymś z dwóch kempingów. To już naprawdę wieloletnia tradycja. Z Przemyśla do Tokaju jest prawie tyle samo co do Krakowa, więc można tu bywać. Tokaj to dla mnie więcej niż tylko miejsce na mapie. To miejsce z duszą, które przyciąga jak magnes. Wszyscy w Polsce słyszeli o Tokaju. Te białe wina to tutejszy skarb narodowy, a region sam w sobie jest prawdziwym klejnotem. To tutaj wśród malowniczych winnic znajdują się źródła niezapomnianych smaków i aromatów. W Tokaju czas płynie inaczej. Winnice rozciągają się na wzgórzach, wokół których w pewnym momencie unosi się miły zapach dojrzewających winogron. Najwyższym punktem w okolicy jest Góra Tokaj, wznosząca się na wysokość 512 metrów. To właśnie tutaj, na tej ziemi wulkanicznej, rodzą się wina o niepowtarzalnym charakterze. Podziwiając te widoki, można poczuć, że Tokaj jest miejscem, gdzie natura i tradycja spotyka się w doskonałym związku. Tokaj to również miejsce, gdzie rzeka Bodrog łączy swe siły z jeszcze większą Tisą. To właśnie te rzeki nadają temu regionowi niepowtarzalny klimat. Historia Tokaju sięga niemal 1000 lat wstecz, a niektórzy historycy twierdzą, że winorośl uprawiano tu nawet przed naszą erą. To miejsce było świadkiem wielu burzliwych wydarzeń, ale mimo to miasto zachowało swoją niezwykłą duszę i urok. Największe atrakcje Tokaju skupiają się w jego uroczym centrum. To niewielkie miasteczko, ale z bogatą historią i wyjątkową atmosferą. Wędrując jego uliczkami, można zobaczyć ślady różnych kultur i wyznań. Kościół, cerkiew, synagoga. Wszystkie te świątynie istnieją tu obok siebie, stanowiąc pamiątkę wspólnego życia różnych społeczności. Dlatego wracam tu raz za razem, bo Tokaj to nie tylko smak wina, ale także klimat małego miasteczka. Tym razem Tisa Camping tętnił życiem. Tym razem pojawiło się tu obozowisko madziarskich nomadów, kilka jurt, kilku wojowników i łuczników. Piękne Madziarki, do których strach było podejść, wyglądały zjawiskowo. No to jest celi z bata, to nie ma. Dla większości to jednak była tylko doskonała rozrywka, węgierska wersja zabawy w Indian dla dużych chłopców, tyle że odwołująca się jak najbardziej do rodzimych tradycji. Dla dużych chłopców również firma BMW zorganizowała pokaz swoich wspaniałych motocykli. Było tu wszystko, od obowiązkowego w dzisiejszych czasach elektryka do pięknego klasyka R18 o pojemności 1800 cm3. Jest tak piękny, że zastanawiałem się, czy nie zdradzić mojego klasycznego Royal Enfielda. Już mało brakowało, ale zabrakło mi 8,5 miliona forintów. Teraz. Wow. Na nasze 100 tysięcy naszych złotych. Pomarzyć można, bo to tania forma rozrywki. Tego popołudnia znalazłem się na niezwykłym spektaklu na węgierskich ziemiach. Spora grupa ubranych na biało Węgrów gromadziła się, ustawiając wielkie niczym karpacka watra ognisko.
dekorowano łodzie. W oddali było słychać miarowy rytm bębnów. To nie była zwykła impreza, to był hołd złożony starożytnym tradycjom, a także świętowanie ważnej chwili. Zastanawiałem się, kto i jakie święto może obchodzić tego dnia. Była to rocznica bitwy pod Grunwaldem, ale na 100% nie chodziło o pogrom wojsk krzyżackich. Na zachód słońca czekali członkowie węgierskiego neopogańskiego ruchu. Współczesne grupy pogańskie powiązane są z lokalnymi tradycjami. Te wspólnoty podkreślają potrzebę powrotu do przedchrześcijańskich tradycji, do zapomnianych korzeni. W miarę jak słońce chyliło się ku zachodowi, członkowie tego tajemniczego ruchu zaczęli się gromadzić wokół ogniska. W rękach trzymali bębny, które stawały się coraz głośniejsze w miarę jak rytm wzrastał. Mimo że nie znałem języka ani dokładnych zwyczajów tej grupy, czułem niesamowitą energię, która unosiła się tego wieczora w powietrzu, tu w Tokaju. Z Tokaju do granicy w Shatoraya Uihei drogą 38 jest niecałe 50 km, ale w większości jest to nudna droga. W ramach urozmaicania podróży i walki z nudą wybieram dłuższą o ponad 30 km, bardziej widokową i miejscami krętą trasę przez Abayuiker i Erdobinie. Trasa biegnie przez niewysokie, ale całkiem urocze góry zemplińskie i kilka obszarów chronionych. Drogę dałoby się jeszcze wydłużyć, ale zostawiam to na kolejny raz. Słowacja to kolejny kraj na mojej trasie. Pogoda wręcz doskonała. Motocyklistów całkiem sporo, a drogi proste jak na Węgrzech. Zaczął się również czas żniw. Przy drodze numer 15, prowadzącej w stronę Wielkiej Domaszy, nad okolicą góruje zamek Ciczwa. Motocykl trzeba zostawić niżej i trochę podejść, ale warto, bo widok z góry na okolice jest co najmniej niezły. Tym razem zacznę od faktów, które są równie barwne jak dobra legenda. W zamierzchłych czasach, w XVI i XVII wieku, znajdowała się tu słynna księga kłamstw i kłamczuchów, znana w całej Słowacji jako Ciczwaska Kniha. To była swoista kronika nieprawdy, miejsce, gdzie imiona kłamców stawały się znane i spisane, a wszystkie możliwe i niemożliwe kłamstwa i nieprawdy trafiały na jej strony. Gdy ktoś miał zamiar zawrzeć interesy z kimś, wystarczyło spojrzeć do tej tajemniczej księgi, by sprawdzić, czy ten jegomość nie miał już tam swojego wpisu. W tamtych czasach dzięki tej wyjątkowej księdze narodziło się słowackie powiedzenie, które przetrwało do naszych czasów. To powinno być zapisane w księdze ciczwackiej, mawiają Słowacy. Wydaje się, że kłamstwo nie miało wówczas zbyt długiego żywota. Historia zamku, na którego terenie znajdowała się ta niezwykła księga, sięga odległych czasów. Ponad 750 lat temu w epoce rycerzy i królów węgierski monarcha Stefan V, chcąc wynagrodzić swojego odważnego koniuszego Reinolda za jego zasługi w walce z Szczechami, obdarował go ziemiami w Ciczwie. Na tych ziemiach Reinold postawił potężny zamek, który pełnił rolę nadgranicznej strażnicy.
To właśnie tam kontrolowano szlak doliną Ondawy prowadzący do Polski. Z zamkiem związana jest także mroczna legenda o Elżbiecie Batory, która słynęła z wyjątkowego okrucieństwa wobec swojej służby. Jej nazwisko jest wpisane w kartach historii niechlubnym piórem. W trakcie burzliwych powstań antyhabsburskich zamek wielokrotnie padał ofiarą najeźdźców wojsk Rakoczego i Tohokoliego. Po jednej z takich bitew twierdza nie została już odbudowana i od tamtego czasu popadała w ruinę. Dzisiaj ta trwała ruina zamczyska przywodzi na myśl czasy minionych dziejów, a jednocześnie stanowi malowniczy symbol przeszłości. Kto wie, jakie tajemnice i opowieści kryje w swoich kamiennych murach, jak wiele kłamstw zostało tu przed wiekami spisanych. Słowacy dostępu do morza nie mają, a jednak pozdrawiają się jak prawdziwi żeglarze. Ahoj! Mają kilka sztucznych i naturalnych wodnych zbiorników, więc da się popływać, a nawet pożeglować. Zrobiło się popołudnie, czyli dobry czas na kemping w jakimś spokojnym miejscu. Nad Wielką Domaszą bywałem już parę razy, przed lub po sezonie. Akwen ma 15 km kwadratowych i choć jest o połowę mniejszy od zemplińskiej Sirawy, czy chociażby od liptowskiej Mary, jak się okazało, przyciąga tłumy amatorów kąpieli. Tego dnia brzeg Domaszy przypominał plażę w Kołobrzegu. Nie było tylko tych koszmarnych parawanów, które stały się wizytówką polskiego stylu plażowania. Będąc na słowackiej ziemi, nie mogę odmówić sobie klasycznego zestawu smażonego sera z frytkami i sosem tatarskim oraz tego złocistego do popicia. Proponuję zapamiętać. Wyprażany ser, hranolki, tatarska omaćka. Bomba kaloryczna, ale jakże smaczna. Wieczorem większość plażowiczów zniknęła, więc dało się w końcu odpocząć. Wiedzieliście, że firma Tesla powstała w Czechosłowacji i była państwowym monopolistą w dziedzinie elektroniki? Ta amerykańska od Ilona Muska, od elektrycznych samochodów, nie ma z nią chyba nic wspólnego, poza nazwą. Moja słowacka przygoda dobiega końca, a na mojej trasie znajduje się jeden bardzo wyrazisty punkt. Pomnik, którego wiek dorównuje wiekowi autora tego filmu. Chodzi mi o moment odsłonięcia, a nie o zawartość, gwoli ścisłości. To miejsce to istotna kopalnia historii, mówiąca o walkach pancernych w tym regionie podczas II wojny światowej. Radziecki czołg z czerwoną gwiazdą na wieży staje w kontraście z niemieckim czołgiem Panzerkampfwagen 4, jego czarno-białym krzyżem na kanciastej wieży. To ma być symbol odwagi i determinacji tych, którzy walczyli w tych okolicach. Ale pamiątek po tych ciężkich i krwawych walkach jest tu znacznie więcej. Jesienią 1944 roku w ramach ofensywy dukielsko-preszowskiej toczyły się tu zacięte boje. W okolicy można znaleźć ogromną ilość sprzętu wojskowego. Działa, samoloty, czołgi i wiele innych wojennych artefaktów. Nie brakuje też schronów, cmentarzy i monumentów upamiętniających tych, którzy oddali życie w tych tragicznych wydarzeniach. O Dolinie Śmierci i innych wojennych pamiątkach opowiem w innym odcinku, bo mam zamiar wrócić na Słowację jeszcze w tym roku.
zawsze gdy wracam do Polski z południa, czuję, że przyroda u nas jest wyjątkowo bujna i intensywna. Zielone drzewa, lasy, łąki – to wszystko tworzy niesamowity krajobraz. Mieszkamy w prawdziwie pięknym miejscu i powinniśmy to doceniać. Renata i Darek. Renata i Darek. Tak. Pozdrawiamy. Jesteśmy w podróży naszej pierwszej takiej wspólnej dookoła Polski. No i jedziemy. Przystanek Motomyczki. Motomyczki. No to super. A jesteśmy koło Dukli teraz. Super. Cześć. Kolejna ciekawa przygoda związana z historią wąskotorowego kolejnictwa zaprowadziła mnie do stacji Bachusz. Jednak nie tylko wagonów tu szukałem, ale także wyjątkowej kuchni, a może przede wszystkim. Marzyłem o plackach ziemniaczanych z sosem pieczarkowym od 2 długich tygodni i teraz nie mogłem sobie odpuścić. W końcu podróż to nie tylko podróżowanie, ale także degustacja lokalnych smaków. Planowanie trasy podróży to sztuka, która pozwala cieszyć się każdą chwilą. Miałem przed sobą ostatnie 40 km do domu, więc to idealny moment, aby podsumować moją przygodę. Kolejny odcinek znowu trwał ponad pół godziny, więc pozwólcie, że podzielę się krótkim streszczeniem. Chciałem przetestować, jak mój Royal Enfield o pojemności 350 cm3 poradzi sobie na dłuższej trasie. Przemierzyłem więc kilka krajów, w tym Ukrainę, Rumunię, Węgry i Słowację. To było niesamowite doświadczenie, pełne spotkań, wspaniałych ludzi, których z ogromną sympatią wspominam. Odwiedziłem też wiele pięknych miejsc, przemierzyłem kilometry zarówno krętych, jak i tych prostych jak drut dróg. Nigdy w życiu nie widziałem tylu niedźwiedzi, co na drodze transfogaraskiej. To była prawdziwa, dzika przygoda, prawdziwe safari na 2 kółkach. Linki do 2 poprzednich odcinków umieściłem w opisie poniżej filmu, więc jeśli ktoś chce dowiedzieć się więcej, zapraszam do oglądania. Chciałem serdecznie podziękować wszystkim, którzy towarzyszyli mi w tej podróży po tym skrawku Europy. Przepraszam, jeśli zbytnio się rozgadałem, ale mam nadzieję, że nikt nie zasnął podczas oglądania. Czekam niecierpliwie na wasze komentarze i oczywiście zachęcam do zostawienia kciuka w górę oraz subskrypcji. To wasze wsparcie jest dla mnie wielką motywacją do dalszego działania. Pozdrawiam was serdecznie i już teraz polecam się na przyszłość. Grzegorz.